Czekam, no ale się wkurwia, aż będzie za pierwszym razem. Wtedy nocne spanie może być oficjalnie rozpoczęte. O! To są normalni ludzie prawdziwi chyba, ty. O ty k***o, jakaś Anna. Tak. Się zaczyna już wypatrzył k***a jakąś Annę. Kurczaki jakieś to człowieku, ty. Kogut mi atakuje, ty. Aż mi się dzieciństwo przypomniało, to jak kogut k***a wsiganiał. Ta za wspomnienie odblokowane, kurwa. Witam, witam bardzo serdecznie, siemanko, siemanko, jak tam u was, czy wszystko git? U mnie elegancko, bardzo elegancko. Zobaczymy właśnie też przy okazji, co tam u Dawidka, jak sytuacja wygląda miłosna. Może się coś zmieniło. Trzeba będzie zobaczyć. Dużo też jest rzeczy z dziadem do przejrzenia. Ostatnio to w ogóle mega dużo. Mega dużo dzisiaj zerkniemy. Mając 60 widzów mam czat aktywniejszy niż mając niż mamon mając 400. Bo tam tylko ludzie oglądają i piszą. Boją się. Już nie będą mogli oglądać i pisać. Dziadek zrezygnował z Sekiro całkowicie? Właśnie widziałem, że on kurwa nagle zaczął grać w Dark Souls 2. A przecież on tam jeszcze dalej ma tą grę, te Sekiro. Co się stało? Naprawdę zrezygnował? Ja pierdolę, poddał się. Co wy gadacie? To prawda, że dziadek miał kiedyś 15 tysięcy banów? No to kiedyś. Teraz już pewnie jest 20 coś. Tak, patrzę. Patrz, co tam się dzieje. Oglądaliśmy trailer. Włączyłem już! Na śmierdzi! Ale śmierdzi tam! Jeszcze na chwilę. Ale śmierdzi! Kurwa macie! No nie wiadomo, czy teraz u kapci się będzie działać. Będą. Kabel załadził. Robimy donaty za złotówkę! Powtarzam, robimy donaty za złotówkę! Po 2 zł są donaty ustawione, to po co wam szkodzi? Czekam, no ale się wkurwia. Aż będzie, za pierwszym razem. Wtedy nocne spanie może być oficjalnie rozpoczęte. O! Jest! Pierwsze! Zachęcam do wysłania donata! Powtarzam, zachęcam do wysłania donata! Poczujesz to sam, poczujesz na własne... Pisza! Ale bym cię poruchał, ja pierdolę! Co za debil. Debila. No dobra, inaczej to robimy. Kto to mi dzwoni? Jezu. Spierdalaj. On tu się tak postarzał, kurwa. Podczas tego jednego nocnego spania. Chyba 30 lat. On jak dziadek teraz wygląda. Kurwa. No patrzcie. Co on tyle zmarszczek ma nagle, kurwa. Witchcap, 10 zł. Dobranoc, słodki książę. Dobranoc, dzięki za donata. Dzięki za donata, pozdrawiam, powtarzam, dzięki za donata. Pozdrawiam. O kurwa. Alarm. Tak, jadłem gówno, ale spermę piłem jednorazowo, kurwa, tylko jeden raz i bym nie, nikomu nie mówił. Kurwa, jak wygląda. No, postarzał się. Jezus. Naprawdę. No kurwa. Co to za dziadek? Tajemnice ciekawostki są nowe. Zajebiście. Gry. Mi się wydaje, że on się tak drze, bo kurwa, dosłownie ten sam wzór mamon ma na bluzie jednej. Przysięgam, kurwa. Ma ktoś jakąś kolekcję tych, kurwa, bluz jego? Ten sam wzór jest. Cześć, ja jestem Wille i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. W poprzednim odcinku pokazywałem wam domy, które były bardzo zaśmiecone. W tym jednym domu te śmieci aż się wywalały na ulicę. Ja, i dostałem od widza filmik, który pokazuje akcję ze sprzątania tego domu. To wygląda tak, jakby koleś po prostu zbierał losowe śmieci z ulicy i je wrzucał sobie za płot. Oczywiście właściciel tego domu twierdzi, że to nie były śmieci. Dlaczego tak dużo tych śmieci jest na... To nie są śmieci, to jest życie, to jest demokracja.
Nawet się dowiedziałem, że istnieje słowo na takie zachowania – syllogomania. Nabywanie lub trudności z pozbywaniem się rzeczy nieużytecznych bądź o małej dla innych osób wartości. Bardzo przydatne słowo, koniecznie je sobie zapiszcie. Jak matka wam przyjdzie ciekawe do pokoju i będzie was opierdalać za to, że macie burdel i trzeba to posprzątać, no to jej powiedzcie, że to nie jest moja wina. Ja po prostu jestem chory. Przestań mnie prześladować. Znajdujemy się w centrum Nowego Jorku. To jest miejsce, w którym ewidentnie bardzo lubią wieżowce. Tutaj jest tyle ich nawalonych, że można by było postawić jakiś nowy wieżowiec w wysokości 200 metrów. I on nie załapałby się nawet do setki najwyższych. No dobra, bardzo fajnie. Widzimy, że z każdego metra kwadratowego powierzchni tutaj wyciśnięto tyle, ile się dało. Tylko teraz pojawia się pytanie, co by się stało, jakby jeden z tych wieżowców się wyjebał? No na przykład ten wieżowiec. Ja nie jestem jakimś ekspertem budowlanym, ale jakby ten wieżowiec się przewrócił, no to mógłby uderzyć w ten wieżowiec, i on też mógłby się przewrócić, uderzyć w ten wieżowiec, i on też by się mógł przewrócić, i uderzyć w ten... To by była katastrofa. Na szczęście dla mieszkańców Nowego Jorku te wszystkie budynki wyglądają dosyć bezpiecznie. Nie widać tutaj za bardzo powodu... Kurde, to jest chyba niemożliwe, żeby budynek aż tak na bok, kurwa, zachwiał. Jak już by się rozpierdolił, tak w dół mi się wydaje. Żeby tak na bok totalnie spadł, to ja nie wiem. Moim zdaniem ciężko. Do czemu miałyby się zawalić? No może poza tym jednym wyjątkiem. Tutaj mamy taki budynek ze ściętym dachem i on na pierwszy rzut oka wygląda normalnie, tak wieżowiec jak wieżowiec. Tylko zobaczcie... Wiatr to jest za ciężkie, tak czy inaczej. To nie jest piórko, taki kurwa kloc ogromny. Jak wygląda jego podstawa? Dlatego mówię, ja w to wątpię, że tego by poleciało, tak kurwa na bok totalnie. Podstawa. Ten budynek ma 280 metrów, a stoi na zaledwie kilku kolumnach. Dobra, zobaczmy jak to wygląda od dołu. Oj ja. Wygląda bardzo bezpiecznie, na pewno się nie zawali. To, że ten wieżowiec stoi na kolumnach, to jest jedna sprawa, ale czemu te kolumny znajdują się na środku ściany, a nie w rogu? Tak żeby to było jak najbardziej stabilne. I tutaj wyjaśnienie jest takie, że w tym miejscu, na tym zdjęciu tego nie widać, więc musimy wybrać jakieś inne. Tutaj jest kościół. Ten kościół znajduje się tuż pod rogiem tego wieżowca, więc nie można było tam postawić kolumny i trzeba było ją przenieść na środek ściany. I potem pozostałe kolumny też trzeba było przenieść po to, żeby to wszystko pozostało symetryczne. I teraz, żeby ten budynek pozostał stabilny, pomimo takiego dziwnego ustawienia kolumn, to oni na całej jego wysokości poprowadzili taki metalowy szkielet, tutaj, który miał za zadanie rozprowadzać równomiernie te wszystkie obciążenia. Jakby tego było mało, to tutaj... Tuż poniżej tego ściętego dachu znajduje się taki pierdolny 400-tonowy betonowy klocek, który może się poruszać w różnych kierunkach. I on służy do tego, że jak wiatr będzie wiał, to jakoś ten klocek będzie go równoważył, żeby się ten budynek nie kiwał. Nie wiem jak to dokładnie działa, jakaś fizyka, mądre rzeczy. No w każdym razie tak bardzo jak ten budynek wygląda podejrzanie, to przewrócić się on nie powinien. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało, kiedy został ukończony. To jest William Le Messieurs. Jak oni wnieśli tam tego klocka? Pudzian nim kurwa go wnosił. Główny inżynier odpowiedzialny za powstanie tego budynku. W maju 978, mniej więcej rok po ukończeniu budowy, Le Messieurs dowiedział się, że w trakcie budowy została dokonana pewna zmiana, która została zatwierdzona za jego plecami. Mówiłem wam wcześniej, że przez ten cały budynek został poprowadzony taki metalowy szkielet, który miał za zadanie odpowiednio rozprowadzać te wszystkie obciążenia. Le Messieurs zakładał, że części tego szkieletu zostaną ze sobą zespawane, tak żeby to było jak najbardziej wytrzymałe. Tylko ponieważ takie spawanie było bardzo kosztowne, to w trakcie budowy ktoś tam zdecydował, że zamiast te elementy spawać, to można je po prostu połączyć śrubami. Wtedy wyjdzie taniej. Taki sposób połączenia był gorszy, ale wciąż, jak Le Messieurs się o tym dowiedział, to uznał, że nie ma co panikować, powinno to wystarczyć. Obliczenia pokazywały, że nawet jak jakiś mocny wiatr będzie napierdalał w ten budynek, to te śruby powinny to wytrzymać i budynek się nie zawali. Jeden miesiąc później, pewna studentka architektury pisała pracę dyplomową właśnie na temat tego budynku. Udało jej się załatwić dokumentację techniczną budynku i kiedy przeglądała tą dokumentację, to zauważyła taką dziwną rzecz. Jak tam była sekcja poświęcona temu, jak budynek się zachowa, kiedy będzie w niego napierdalał mocny wiatr, to tam jest tylko rozpatrzony przypadek, gdzie wiatr będzie uderzał w bok tego budynku. No ona sobie myśli, a co by się stało, jakby ten wiatr uderzał pod kątem? W róg tego budynku, no jakby nie patrzeć, róg tego budynku to jest to, co jest najbardziej podejrzane, więc wypadałoby to sprawdzić. No to ona policzyła sobie ten przypadek i okazało się, że ten budynek może czegoś takiego nie wytrzymać. Tak więc ona skontaktowała się szybko z jakimś pracownikiem firmy należącej do tego Le Messieurs, no i mówi mu, nie, że słuchaj, jak pojawi się jakiś mocny wiatr, który będzie uderzał pod kątem w ten wasz budynek, to może pierdolnąć. Nie, nic nie pierdolnie, wszystko jest policzone, będzie dobrze.
No i tyle. Nigdzie dalej ta sprawa nie ruszyła. W tym samym miesiącu inny student architektury dodzwonił się do samego Le Messurier. I think he was an architectural student and his teacher had given him this building to study. And his teacher said to him, that engineer didn't know what he's doing and nobody should put the columns in the middle, they should put them in the corners. That's silly. And I told the student, I said, well, your professor is full of it, he doesn't understand the problem we had to solve because there was a church in the corner. W trakcie tej rozmowy nic bardziej konkretnego już nie wyniknęło, ale to, że ta rozmowa się odbyła, plus to, że Le Messurier niedawno dowiedział się o zmianach dokonanych za jego plecami, to skłoniło Le Messurier do tego, żeby na wszelki wypadek jeszcze raz rzucić okiem na te wszystkie plany i zobaczyć, czy faktycznie wszystko jest w porządku. I co? O kurwa! Le Messurier doszedł do tych samych wniosków, co ta studentka, która wcześniej została olana. Mocny wiatr, wiejący pod kątem, jeszcze w połączeniu z jakąś burzą, która mogłaby uszkodzić zasilanie i sprawić, że ten betonowy klocek, który zapobiega kiwaniu, przestanie działać, to wszystko może sprawić, że ten budynek się zawali. Jakby tego było mało, to ponieważ to wszystko działo się w czerwcu, to właśnie rozpoczął się w okolicy sezon huraganowy, no i istniała całkiem realna szansa, że ten huragan może uderzyć w Nowy Jork i doprowadzić do zawalenia się tego budynku. Co robisz? Here I am, the only man in the world, the only person in the world who knew this. There's nothing wrong with the building. Nobody knows anything's wrong. There's no cracks. There's no building behaves itself perfectly. Oh, what do you do? Mocno pojebana sytuacja. Le Messurier uznał, że trzeba działać jak najszybciej. Trzeba zespawać te elementy budynku, w których zastosowano śruby zamiast spawania. Tak więc każdego wieczora, gdy tylko w budynku kończyły się godziny pracy, przychodziła sobie ekipa budowlana, no i spawała przez całą noc aż do rana. Ludzie mieszkający w Nowym Jorku nie mieli pojęcia, dlaczego te prace się tam odbywają. To zostało utrzymane w tajemnicy po to, żeby nie wzbudzać paniki. The lawyer was there with me and we told him, you know, our building's going to fall down if we don't fix it. But don't worry, Hugh, we're going to fix it. You see, they thought I was nutty. Nobody in his right mind calls up and says, my building's going to fall down. Finalnie wszystko skończyło się dobrze. Widzimy, że budynek stoi sobie aż do dziś. Oni mieli szczęście, bo ten huragan wreszcie nie uderzył w Nowy Jork, tylko zawrócił, więc mogli oni spokojnie dokończyć te wszystkie naprawy. No i tyle, wszystko skończyło się dobrze, chociaż odkąd się o tym dowiedziałem, to jakoś tak krzywo patrzę na każdy wysoki budynek w okolicy. Lecimy chyba dziadka. Wiecie co? Mamo, Netur Speed, Drift King i problemy z policją. Co to jest? Pewnie ze dwie, ze trzy gry zagram. Klęknie mi psychika i spole stąd też. Czemu on ma śmierci w Netur Speedzie, kurwa? No, zobaczymy, poczekaj. Sekiro fastest way to level up, eh? Zobaczymy. Ale będą wkręty, widzowie, ja... Ale będziemy napalać NAS, mam spację, a nie, to hamulec, okej. Okay. Myślałem, że nosa używam. Ty, a to co temu co się stało, że taki szybki, ty. Taki show, taki śpiewa. Ten, sheriff show. Ale skorta policji. Ty, to są normalnie ludzie prawdziwi chyba, ty. O ty, jakaś Anna mi zbała. Ja pierdolę. Mi się zaczyna już. Już wypatrzył, kurwa, jakąś Anę. Dobra. Jest dobrze. Tutaj się przyznał do poradnika. Ale ja mówiłem, jeden poradnik obejrzałem. Jak gość go cheezuje tutaj, patrz. Takie coś tylko obejrzałem, jak gość robi, patrz. Ale szczerze, to lepiej, żeby powiedział, że kurwa oglądał ten poradnik, a nie udawał, że sam to kurwa myśli, potem gada. To jest to w internecie gdzieś? Jest to gdzieś w internecie? Też lepiej się przyzna, kurwa, i wszystko jasne, a nie. Którego zioma wybieramy? Czekaj, jak to szybko się nabija. Którego zioma wybieramy? Siema, siema. Widzowie, co? Dzisiaj tego? Sprawisz? Dobra. Dzięki. Tego chcecie? Tego drugiego, no. On wygląda na takiego, kurwa, profesjonalistę, no nie. Samochód chce. 201617. Profesjonalista. O, ten chce. Jak nie jest, kurwa, możliwy? Co ty p***lisz, ty? No, nie wiem, czemu tak zrobili z tą przeglądarką. Do wyboru, ty. To jest średnie, tak. Jest wart coś. Aha, no dobra. Ale tylko takie dali, ludziki. Ale spodnie fajne ma. Kurwa. Jeszcze do żadnych opcji nie mogłem wejść. Ale
Jak na klawiaturkę chyba nieźle jeżdżę, co? Zobacz Ferrari. Zobacz śmietanka. Śmietanka wyścigów, zobacz. Cała ta śmietanka. Albo najlepiej. Ale fajnie się jeździ. Ja dole zrobię, świetna. Zobacz, normalnie mam ochotę tylko sobie jeździć. Szkoda, że kamery nie ma kierownicy, kurwa. To by ja. Pamiętajcie, zawsze trzeba się przejechać i poczuć samochód. A pamiętacie? Kto pamięta, jak on na tym jednym z drangstreamów powiedział, że chce kupić kierownicę i będzie WTS-a grał. Wtedy jak jeszcze kamera była, to takie czasy były. Szczerze, skipuję tego Netorspeeda. Kurwa, on tam jedzie, coś gada dziwnego raz na 100 lat. Idziemy to Sekiro zobaczyć. Już wiem, co trzeba zrobić, widzowie. Już wiem, co trzeba zrobić. Ktoś pisał, że on tu też fuja poleciał z tym wężem, że też dziwnie wiedział od razu, o co chodzi. Patrzę. Bo to chyba to jest ten moment. O, tu jest. Dobra, znalazłem. No, ty... A dzisiaj sobie przeglądałem TikToka. Poza live'em i kurwa, tam była jakaś przeróbka właśnie ze mną, ze Sperem, coś takiego i wszyscy tam w komentarzach pisali, że ja nie żyję, kurwa. Nie wiem, mój chodzi, pojebane to jest, naprawdę. I tam ludzie pisali, jak to, przecież on żyje, robi live'y, kurwa, naprawdę. To nawet nie o to chodzi, że tam pszczółka nie żyje, coś tam, tylko że ja nie żyję autentycznie, kurwa. Boże, dziwne. Nie, no to jest nie... Ktoś wali fuja ludzi tam na TikToku w komentarzach, że nie żyje. Fair, to jest nie fair, co się dzieje, no nie? Kurczaki jakieś tu, człowieku, ty. Kogut mi atakuje, ty. Aż mi się dzieciństwo przypomniało, ty, jak kogut na wsi ganiał. Co kurwa za... za wspomnienie odblokowane, kurwa. Co on robi? Ogląda kurwa na telefonie w drugiej ręce pewnie. Aha, już wiem. Skąd pomysł? No chyba z dupy sobie patrzyłaś to małpo. Ej, ja mogę jego... O, już coś ogarnął. Za pierwszym razem. Ja mogę się do niego przyciągać jakoś. Nie wiem jak. Ale dostał z gówno. Czy ty rozumiesz? Zobacz jak się biega na klawiaturze. Zobacz jaka prędkość ty k***a dzbanie zasrany. Pokażę, patrz, zobacz jaka prędkość biegania jest na tym. Zobacz, nawet nie jesteś w stanie nic uniknąć. Zobacz, rozumiesz? Nic nie jesteś w stanie zrobić, zbanie zasrany. Patrz, ta postać specjalnie. Nie chce wstać nawet. Dobrze mi dojdzie, dobrze. Bieganie twoje, zobacz, twoje bieganie gościu, patrz. Twoje bieganie. Na klawiaturze się tego nie da zrobić. Mówię do was, ale wy nie rozumiecie, bo to jest zbyt trudne, żeby was móc pojął, no nie? Są gada. To się wolniej biega na klawiaturze, kurwa. I koniec. Ani podskok, ani odskok. Nie mogę odbiec, bo jestem za wolny. Nie mogę zdodżować, bo odskaczę tylko kurwa, pół centymetra. Właśnie na telefonie to podobnie działa, sprawdzałem specjalnie. Tylko na kompie. No cieszę się właśnie. Wy wszystko wiecie, dzięki, po 10 tysięcy godzin, a nawet nie widzicie, że bot tylko cię łapie i rzuca. A nic innego nie robi. A później daje ci obszarówkę taką, żebyś nie uciekł. Zobacz, on mnie trafia jak jestem w locie, nie trafia. Zobacz. No nie no, widzowie mi powiedzieli, żebym nie kupował tych butelek tykwy. Że to nie ma sensu. Mówili.
i nie kupiłem zielonej na Poison, który mnie zabija. I teraz rozumiem, czemu te śmietniki powiedziały, żebym nie kupował. Bo Poison mnie zabiła, tak bym się wyleczał. Dlatego te śmietniki powiedziały, żebym tego nie kupował. I dlatego widzowie nie dali mi tykwy kupić, bo ten Poison dla mnie pół życia. Dlatego nie dali mi kupić tej zielonej tykwy. Ja też tego w świecie powiedziałem, żebym tego nie kupił. Nienawidzę was. Jesteście takimi wrednymi świniami zielonymi. Nienawidzę. Za to was k***a nienawidzę. Bez kitu, za to was k***a nienawidzę. Mówiłem, kupię se to. Ej, useless, jest ta potka, idź, bossa bij, bossa bij, useless potka. Okazuje się, że to jest jeden z głównych ciosów bossa, który mnie zabija teraz. Ja nienawidzę. Zobacz, zobacz gościu, używam linki, przyciągam się, po czym robię dwa przewroty z odskokiem i nie jestem w stanie uciec. I to nie jest przypadek, gościu, to nie jest przypadek. Matios, problem jest taki, że Miyagi jest kretynem. I teraz tak, w Dark Souls 1 masz problem z klawiszami zbindowaniem. W Dark Souls 2 masz problem z klawiszami zbindowaniem. Dark Souls 3 masz problem z klawiszami zbindowaniem. W Eldenie masz problem z klawiszami zbindowaniem. W Sekiro masz problem z klawiszami zbindowaniem. Okazuje się, że jak bierzesz na scrollu skok, to używa się dwa razy i kopie, przez co nie możesz zadać ciosu. Multibilionowe zyski. 10 gier zrobili i dalej nuby p***lone. Nie potrafią człowieku ustawień tej klawiatury zrobić. To tylko dowodzi tego, że ludzie, którzy grają na plejaku, są rozwani, człowieku. Co on robi, kurwa? Po prostu plejak jest dla głąbów. Tam masz wszystko łatwo. Ja tylko przypomnę, że on ma skok na scrollu, dlatego tak pierdoli non stop. Siebie i tyle. Ale się zesrałem. Nie mogę uciec, patrz. Nie mogę uciec. Boże. Nie mam tego, bo już bym wygrał. Pampersa narobił. Na lajdę. Po co on w tym stoi, kurwa? On jest ślepy. Leżeć, małpo. Koniec. A on się w ogóle poddał. Jakby ktoś nie widział, poddał się. Już nie gra w Sekiro. Zaczął nową grę grać. Masakra. Czy dziś z Sekiro zostało jeszcze ile odcinków do przejrzenia? Zaraz zerknę. Chyba jeszcze jeden albo dwa i to koniec. Boże.